Siemano wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypsan i w dzisiejszym odcinku obiecany odcinek, prawda, pierwszy odcinek z Wariatkowa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Poczynamy nową serię filmów oczywiście. One nie będą się pojawiać tak często, jak kiedyś się pojawiało Palionowo, bo Palionowo to czasami było tak, że było daily po prostu. Tutaj chcę to bardzo mieszać, więc nie nastawiajcie się na to, że codziennie będziecie mieli z tego odcinek. Po prostu będziemy raz robić to, raz robić tamto, później coś innego, później może jakiś vlog i tak dalej, to wszystko będzie, wiecie, się, że tak powiem, zmieniało, ale wracamy z taką serią fabularną, czyli Wariatkowo. No witam was bardzo serdecznie. I możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jak chcecie więcej tego typu odcinków. I możecie napisać w komentarzu, jak macie jakiś pomysł na jakiś odcinek, no to dawajcie znać w komentarzu, a ja tam oczywiście postaram się dla was nagrać to, co byście chcieli. No a ja was witam oczywiście i uwaga, ja jestem, tak jak widzieliście na cinematiku, jestem już tuż obok tego domu białego, w którym mamy zamieszkać. I ja jestem mega podjarany, bo jeszcze nie zwiedzałem tego domu, nie wiem, jak on wygląda w środku, więc musimy to zaraz zobaczyć i zobaczymy, czy jest tam ktoś, żeby ktoś mi miał, kto mnie oprowadzić, bo kurczę, tak samemu to smutno. Nie no, to pięknie wygląda, z tym, że ja to widzę tutaj, napis Wariatkowo, tu by trzeba było jakoś zrobić, to by było totalnie Ej, z bzyku! Halo! Halo, halo, co halo? To jest? To jest intruz? Nie, jaki intruz? Nie strzelaj do mnie, nie! Intruz! A nie, czekaj, czekaj! Nie, no, zaraz, ja tu mam mieszkać, dlaczego ty do mnie strzelasz? O, ja cię kręcę, ty jesteś Szczypson, o no, nie, dobra, dawaj. Sorry, musisz, to jest ten dom, Marek. Tak, 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 dokładnie, to jest ten wielki, piękny dom. No to, jak chcesz tutaj przejść, pokazać ja marzę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jakbyś widział jakąś muchę, to musisz tutaj, wiesz, musisz uważać, musisz być przygotowany na każdą muchę. No, ej, a czekaj, weź mnie uderz tym nożem, zobaczymy, ile mi to zajmie. Uwaga, pyk. Dobra, 2,5 serduszka, 2,5 serduszka, całkiem sporo. No dobra, w każdym razie, słuchaj, ja chciałem zwiedzić ten dom, bo już jestem podjarany totalnie. Jak wygląda ten dom, no wygląda jak totalna willa. Jakbym miał ci to tak do czegoś porównać, wygląda jak Team X. Uuu, bardzo dobre porównanie. Bardzo dobre ja porównanie. Cię zapraszam tutaj do środeczka, słuchaj. I zaczynamy. Od czego tak, tak, oczywiście, oczywiście, że taniec, czekaj. O nie, ja nie mam, tak, ja nie mam pozbindowanych tych rzeczy, ja nie wiem pod jakim tym. Dobra, ale nie ważne. Ważne, że ty musisz to tańczyć. Dobra, co my tu mamy? Tutaj. Co my tu mamy? Pokój, pokój, taki, taki pokój. Salon, wiesz, bym powiedział, salon nawet. Tak, prawda, nauczyłem się tego świetnego tańca. Uwaga! Tak, wiesz dlaczego? Wiesz w ogóle, jak się ten dom nazywa? Ten dom nazywa się właśnie od tego tańca, czyli Skibidibi. Jest to dom. Co? Dom Skibidibi? I my tutaj. Czyli tak się nazywa dom, dobra. I tutaj trzeba. Kto nie umie tak tańczyć, tak. Nie może być w tym domu, rozumiem, to dobra. To jest nasz znak, wiesz, to jest nasz znak, że jak będzie jakiś hero branch, jakaś zła osoba, to my mu normalnie robimy tak i wtedy wiemy, kto jest kim. Dobrze, i wiesz, dobrze, bardzo wiadomo, dobrze. Kto jest, bardzo dobrze, sprawa. Podoba mi się to. Dobra, zobaczmy, no to co tak, my tu na dalej pianinie. Mamy. Nie wiem, czy umiesz grać na pianinie, ja ale umiem, jest ja umiem z tym, że z tym, że nie umiem tutaj w Minecrafcie, ale normalnie umiem. Aha, no, ty, to ale szef jesteś. Ta, no, no, tutaj książki. Dobra, ja no. Ja nie wiem, kto postawił, jak myślisz, kto postawił nie wiem, tutaj ten nie nawet? Wiem, nie ale pojęcia. Jest żółty, więc chyba ty, bo ty jesteś żółty. No w sumie może masz rację, nie wiem, zapomniałem już. Tutaj ale mamy akwarium. Ej, dobra, szczerze, to akwarium, wiesz, co mi przypomina? W sensie, tu są ryby, ale pamiętasz stary dom ekipy? Oni mieli pod schodami taki akwarium z kameleonem. I to po prostu identycznie wygląda z tym, że mamy ryby. No ej, to fajnie. Tak, tak, tak. Tu jest Nemo. Albo zrobić. To jest fajne. Tak, no jestem w kanale, jakoś nie tylko ruszałem są zalane silikonem. Tak, 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 bo słuchaj, one są takie sztuczne rybki. Są takie rybki sztuczne? Na tego, na dobra, a na wymyśli, nitkę, wymyślimy wiesz, na im imiona? Dobrze. Jasne, że tak, jak dobra, chcesz no tutaj, to, to ten jest Nemo, musi być Nemo. Nemo, ten będzie ten dorsz na górze ten, będzie. Na górze dorsz, dobra, a ten niżej? A ten niżej to może być krewetka, bo to takie krewetkowy kolor może być. A to, no i siema. Miały być dorsz imiona, a jest po prostu dorsz, jest dorsz. Inna ryba dorsz to krewetka. Siema, no tutaj, to jest kolejny pokój, Szczypson. To jest pokój do relaksu, takiego wiesz. Granie tutaj w to, że wiesz, że jest muzyka, tutaj kręci się dookoła kółka i potem wiesz, niszczymy jedno krzesło i ten kto usiądzie na krześle. No ej, to jest dobre, jak, to jest, ej, to jest jak mega wygram, dobra to gra. Ktoś, to jest jak, ktoś mega jak ja nie wygram, to dostaję tutaj z pistoleta. A, okej, rozumiem, rozumiem, dobra, bardzo fajnie. Nie, no ja zawsze. Bardzo fajnie. Ej, to jest znowu akwarium z tymi samymi rybami. Jest, jest, takie same, ale tutaj masz jeszcze, tutaj już proszę, zapraszam cię na herbatkę. A, dobra, no herbatkę to bardzo chętnie. Fajna herbatka, taka można sobie wziąć. Może, tutaj, może co to robi koszt na śmieci? A nie, dobra, to nie jest koszt na śmieci, winko. Co to jest? Ej, to jest taki jakby kolczugowy fotel. Tak, to jest taki, taki, wiesz, taki z masażem można powiedzieć. Z masażem, no, z takim, tu, no, tu jaki jest fotel. O, to już jest w ogóle mój wypas, on kosztował jakieś 10 000 polskich złotych. No, 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 tak, dobra, tak, dobra, zobaczmy co jest dalej. Łeee, skóra niedźwiedzia. Skóra niedźwiedzia, sam go upolowałem tym pistoletem, no, widzisz? Kurde. Tykby. Musiałem go upolować. Ty, a ty masz pozwolenie na polowanie? No nie, ale co z tego, to jest nasz dom, więc no dobra, dobra, wiesz, dobra, zobaczmy. Targnął się na posesję. Dobra, to jest kuchnia. Tutaj,
Kuchnia, piękna kuchnia, jakbyś chciał jakiś posiłek rzucić. Może dać ci jakiś posiłek, no, może jest poproszę. Jednak troszeczkę głodu, dobra. Poproszę. Ja tutaj coś upiszcę zaraz. Upiść mi coś, no. Co by tutaj, ja mam nadzieję. Ale to ładnie, ładnie to wygląda, no. To powiedz mi, jak tam u ciebie wygląda sprawa, nie wiem, czy ty tolerujesz kanibalizm? Nie, bardzo nie. Nie, no bo niestety mam tutaj przygotowany. Czym to jest? To jest tost, grillet tost. Okay, dlatego kanibalizm. Okej, teraz rozumiem ten kanibalizm. A ty co myślałeś, że ty mi tu, nie wiem, w rękach Hero Braina doszło. A nie, no co ty, Szymson, ja to mówię o twoim bracie, który teraz dobra, może zjeść. Dobra, to zostawię sobie na później tego tosta. Słuchaj, no, ja mam pytanie bardzo ważne, dlaczego to są cztery krzesła? Ile tu jest osób, ile tu osób tak, mieszka? Jest tutaj Dave, dla ciebie, dla mnie, no jest jeszcze jedna osoba, którą musisz poznać w czasie. To jest ktoś tu jeszcze? O, oczywiście, że tak, jest tutaj jeszcze jedna osoba, no ten człowiek tutaj ten cały dom zbudował, no dzięki niemu możemy sobie tutaj mieszkać. Myślałem, że to jest miejsce dla niespodziewanego gościa jak na Wigilii, dobra. A, jak na Wigilii, w sumie no to jest taki niespodziewany gość, bo go rzadko on tutaj bywa. Tutaj dobra, masz rozumiem. Generalnie schody, tak to generalnie wygląda. Generalnie schody, dobra, czekaj, jeszcze z tej strony nie byliśmy, tu w tym, co to jest? Tutaj nie ma za dużo rzeczy. To jest tak jakby biuro, taka biblioteka, rozumiem. Tak, książka, to jest pokój szefa. A tu też jakiś taki biuro. On jest jeszcze niewykończony, tak, niewykończony jest jeszcze. Ten dom generalnie, no jak widzisz, troszeczkę go udekorowaliśmy, ale jeszcze nie jest skończony. Dobra. Jeszcze tutaj dużo rzeczy, dużo gości mamy, na pewno jeszcze ktoś przyjdzie, na pewno kogoś zaprosimy. Okej, okej. Do kolejnego piętra. Dobra, tak, no to dawaj na piętro, A co się na piętrze znajduje? Tutaj będą pokoje, tutaj będą nasze pokoje wszystkie. Ty, a pokażesz mi pokój? No, czy pokój? No mój. Jeszcze raz. A twój, no jasne, no w sensie możesz sobie wybrać, ale ja sobie przygotowałem tutaj taki pokój Szypsona na pisemu. O, ten pokój jest, no jest, zobacz. No nie, no jest łóżko. No nie, jeszcze łóżko z pomarańczowym tym, no kto wiedział, no przecież, no aż zatańczę z radości, ale zatańczę z radości, że mam takie łóżko, no przecież to jest łóżko marzy. Dobra, co mam tu, co czekaj, czyli to jest mój pokój. Ja wyjście na balkon mam. Jo. Tak, jest. Jo, ale mam widoki z pokoju. Dobra, czekaj. Nawet sobie... możesz wyjść, możemy sąsiadami być. Oj, gdzie? Czekaj, jak sąsiadami? Gdzie ty jesteś? Tutaj z sąsiadami jestem. Ty masz tam po drugiej stronie? Pokój. Będziemy tu do siebie machać? Pokój. Będziemy do siebie rzucać tostem? A, rzuciłem noże, bo Jezu, dobrze, że nie dostajesz. O, ty co? Ja ci, ej, szybko, bo ja się tutaj zaraz nie, się nie, przepraszam, ale ty z karabinem chodzisz, no co to ma być? No bo ja mam pozwolenie, no bo słuchaj, ja jestem tutaj, że tak powiem, wiesz, tutaj budowniczym, ja tutaj dużo robiłem. Okej, dobra, zobaczaj, chcę zobaczyć. Oj. Jaką mam łazienkę? Jaką mam łazienkę? Ty masz lepszą łazienkę ode mnie. No, nawet. Czekaj, idę się wykąpać. Opa. Co jest? Jakaś, normalnie się jest... A to ty grasz tą muzykę, muzyka. Myślałem, że to... Ta. Ja, widzisz, taki, mogę, mogę siedzieć normalnie pod prysznicem i słuchać muzyki. Ta, normalnie. Coś pięknego. O, ty, a jak to wyłączyć? To musisz tak shiftem. A, na shiftem, dobra, widzę, dobra. A czekaj, a tutaj obok co tu mamy? Nie! No garderobę mam własną! No garderobę mam własną! Jest tutaj kolejny pokój, ja taki wielki, jakby ci się podoba. Bo no jest cudowny, znaczy to nie pokój, tylko taka garderoba, ale dobra, no mi się pokój mega mój podoba. Mogę tu mieszkać, dobra, a powiedz mi, gdzie mieszkają reszta, gdzie Dawid? Tak, reszta członków, już ci mówię, tutaj mieszka Dave, mam tutaj tak wybudowany taki pokój, coś tego typu. On tutaj, wiesz, współlokatora, że dwa łóżka ma? Wiesz co, no nie współlokatora, jeszcze sobie nie wyremontował, rozumiem. Tak, nie wyremontował, on tutaj generalnie sobie, też ma wyjście. Wiesz, bo ja rozumiem, te wyjście na balkon są do wszystkich pokoi, okej. Dobra. Tak, jest bardzo dużo wyjść na balkon, naprawdę polecam, że tak powiem. Polecasz, dobra, a ja chcę zobaczyć twój pokój, bo mnie to ciekawi, no. Mój pokój, już ci mówię, więc mój pokój zaczyna się odtąd, o właśnie, ojej, tutaj się coś zepsuło. O, no co, to chyba tak nie było, no ale dobra. Nie wiem, i tak, zaczyna się tutaj, to jest taki mój pokój. No ej, ale ty tu masz świąteczny klimat, ty przecież jest wrzesień, a nie grudzień. Co no ty spokojnie, ale wiesz, że się tutaj przygotowuję na wszystko, mam też wyjście na basen, wannę, jakieś tutaj, ty masz urządzenie do mierzenia ciśnienia? Nie wiem, bo mnie stać. Bo mnie... Tak o, cyk, bo mogę sobie pomieszać. Ojej, ty, bo wanna ci przeleje. Jezu, wsiadłem do wanny. Ej, możemy razem wciąć. Ojej, dobra, czekaj, nie, spokojnie, dobra. Tutaj nie jesteśmy takimi chłopakami. Dobra, nie. Chodź, dobra, podoba mi się twój pokój. Ty masz drukarkę. A drukarkę, tu można zdjęcia drukować, tylko ja nie wiem, nie. Jak to się używa w sumie. A można tu wydrukujesz mnie.
Ciebie? Czy ja mogę tu twarz jakoś włożyć? Nie, to dawaj, drukujemy tosta. O kurczę, czekaj, nie udało mi się. To by było super, to by było fajne. Nie, nie działa, czekaj, wiesz co, zaraz zacznie działać, czekaj chwilę. O, chwila. O, dobra, chwila, dobra, teraz powinno zacząć działać. No, a co to jest? Postrzelałem w to. To jest taki filar, to jest taki design nowy, wiesz, bo mi się podobało, kupiłem to za naprawdę drogą cenę, no i tyle. Twój filar sprawiedliwości, rozumiem, dobra. Tak, a to nie jest koniec, to jest mój drugi pokój, to jest podobny do tej, on jest wyremontowany. Dlaczego ty masz tyle pokoi? I tutaj też jest mój pokój, tu jest jeszcze pokój. A gdzie, tutaj, a powiedz mi, gdzie mieszka ten czwarty gość niespodziewany przy... A ten czwarty gość, nie, on mieszka w tajnym miejscu, a on tutaj nie mieszka, to jest tylko dom dla nas, my ten dom kupiliśmy. Czyli tutaj można sobie wyjść, jak tu jest super i normalnie widok na bramę jest wejściową. Tylko wiesz co trzeba zrobić? Trzeba tam zrobić lepiej płot, bo jest dziurawy trochę. Jak to? Gdzie jest płot dziurawy? No tam widzisz jakby ten płot, ten żywopłot taki. Tam ma czekaj, takie czekaj, szybko. O, ale dostałem, dobra, złamałem sobie nogę, ale trudno. Szybko, gdzie? No tu ma na przykład takie dziury, nie? Tu. I faktycznie, no ale to tak jest design, to jest widzisz. No niby tak, ale teraz mogą widzowie wchodzić nam na posesję. Nie masz rację. Trzeba to porządnie zamknąć. Trzeba zamurować. No dobra, ale słuchaj, ja się osiedliłem, jakby czuję zaklimatyzowanie. Czuję zaklimatyzowanie w tym domu. Więc słuchaj, jest noc, więc ja bym poszedł szybko w kimę, bo jestem zmęczony po podróży i trzeba by było tutaj, prawda, przetestować nowe wyrko. Więc no ja ci dziękuję bardzo za oprowadzenie mnie na tej chacie. Okay. Do zobaczenia dnia następnego. Pamiętaj szybko, następnym razem naprawdę będzie się wiele działo w tym domu. Różne rzeczy się będą działy, więc się dobrze wyśpij się w twoim. Będzie totalny szał ciał, dobra. To trzymaj się, widzimy się jutro. Masz nożyk na sam. Mam, jasne, że mam nożyk. Ktoś tu straszy nocą? Zapomniałem ci powiedzieć właśnie, że jest taka legenda o duchach. Ale to może tym się nie przejmujmy. Słuchaj, jest to twoja pierwsza noc. No więc nie, nic ja, ci się póki nie stanie. Co, mam tosta, będę bezpieczny. Masz tosta twojego brata. Tak. Trzymaj się, papa. Trzymaj się, elo. Dobra, widzowie, ej, to jest normalnie, ten pokój mi się tak podoba, dobra, testujemy wyro. Czy jestem w stanie w nim spać, dobra, w takim razie idziemy do wyra przenocować, prawda, tą super pierwszą moją noc w tym domu. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa, pa.